Dzień dobry. Witam wszystkich na webinarze Skyway'a, Skyway Capital, Skyway Szansa Życiowa i Biznesowa, Skyway Capital, Twoja droga do wolności finansowej. Przepraszam z góry, bo mam problem z czatem, nacisnąłem jakiś przycisk i mi się wyłączył, więc chciałbym, żebyście do swoich imion i nazwisk napisali jakąś cyferkę, jak mnie słychać. OK, dziękuję. Witam serdecznie, nazywam się Janusz Tomczak. Skywayem zajmuję się blisko 3 lat. Należę do polskiej grupy Sky Capital Team.pl i grupy liderów ambasadorów Skyway Capital reprezentujących Skyway Capital na terenie Polski i arenie międzynarodowej. Ale zaczniemy, moi drodzy Państwo, od początku. Co to jest ten Skyway? Skyway to technologia transportu strunowego, która swą innowacyjnością rewolucjonizuje transport na całym świecie, ochroni środowisko naturalne i swym zasięgiem ogarnie cały świat. Taką informacją istotną jest to, że wszyscy obecni inwestorzy, którzy mają zakupione akcje w przedziale tym 1-15 etapów w pakiecie podstawowym, mają możliwość odbierania dywidendy z globalnego rynku transportowego Skyway na całym świecie. Ale jak zwykle wszystko zależy od nas, wszystko w Twoich rękach i Ty możesz być częścią tego wiekopomnego dzieła, do którego serdecznie zapraszam. Osoby, które są jeszcze niezdecydowane, mają jakąś mniejszą wiedzę, myślę, że po tym dzisiejszym naszym spotkaniu rozwieję im te wątpliwości i bardzo serdecznie zapraszam do udziału w projekcie Skyway Capital. Już jest o nas głośno, tacy giganci informacyjni jak CNN i tutaj pozostałe portale piszą o nas, piszą coraz głośniej. Niemniej największe zainteresowanie w tej chwili, największy wkład naszej pracy i naszych przedsięwzięć mamy w tej chwili na rynku arabskim i to, co tutaj widzicie Państwo na tym slajdzie, już niebawem będzie jeździło po Dubaju w transporcie strunowym, czyli drugiego poziomu. I tak jak wyżej przedstawiłem kilka informacji z portali międzynarodowych, tak piszą o nas tutaj nasi arabscy partnerzy, którzy promują transport strunowy jonickiego na arenie międzynarodowej. Macie tutaj Państwo kilka wycinków z portali informacyjnych. Tutaj mamy RTA, to jest transport krajowy Dubaju i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, którym jesteśmy już od pewnego czasu częścią. 10 maja 2019 roku miała bardzo ważna, bardzo duże wydarzenie miało swoje miejsce, a mianowicie na terenie Szardży, w miejscowości Szardża, w ośrodku innowacyjnym powstaje projekt Skywaya, 400-metrowy odcinek, to jest taki odcinek testowy, gdzie jesteśmy w takim ośrodku akademickim i wtedy 10 maja po raz pierwszy w historii Skyway został przedstawiony na arenie międzynarodowej swoim przedstawicielom, ambasadorom, bo ja należę również do grupy ambasadorów Skywaya, którzy mieli okazję spotkać się na terenie budowy razem z panem Junickim i pan Junicki nam przedstawił perspektywy i kierunek, jaki będzie w najbliższym czasie obowiązywał przy budowie i inwestycjach Skywaya na terenie całego świata. Możecie sobie to Państwo sprawdzić, że ten ośrodek rzeczywiście istnieje. Wystarczy sobie wygooglować w Google Maps i tam zobaczycie, że ten ośrodek jest budowany. Projekt Skyway, tak jak wiele nowych projektów, ma dużo zwolenników, ale również ma i przeciwników. Niemniej przez swoją innowacyjność, przez to, że jest tani w budowie i w eksploatacji, i ma niezmiernie innowacyjne rozwiązanie, jest zagrożeniem do bardzo poważnych grup wpływowych i konkurencji. Dlatego nie dziwcie się, drodzy Państwo, że jesteśmy hejtowani i źle się pisze o nas
i próbują zdeprymować niektóre osoby, niektóre przedsiębiorstwa, ten nasz projekt. Niemniej my, jako inwestorzy, propagatorzy tego transportu, uwierzyliśmy, zainwestowaliśmy i wiemy, że w odpowiednim czasie, w niedługiej przyszłości będziemy się cieszyć z naszych zysków, dlatego że to wizjonerzy popychają świat do przodu. Tak jak tu poniżej jest napisane, na szczycie World Jobs Summit w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Skyway został zaprezentowany na imprezie Dubai Roads and Transportability Authority jako nowy projekt. Dubai Skyport otrzymał on ogromne wsparcie od władz Emiratów Arabskich, łącznie z potwierdzoną wizytą premiera i wiceprezydenta Dubaju, jego wysokość Mohameda bin Rashida Al Maktouma z jego synem. I na dowód tego mamy tutaj następny slajd, gdzie jest pokazane, że pan prezydent, wiceprezydent razem z swoim synem siedzą w naszym Skypodzie. Można to również zobaczyć, jeżeli ktoś ma taką ochotę, na YouTubie. I tam w zakładce telewizji Sky Dubai One można sobie obejrzeć wydarzenie, na którym był obecny jego wysokość. Obecnie na rynku arabskim mamy największe zaangażowanie z tego względu, że mamy tam podpisane kontrakty na budowy komercyjne. I tak z wrześniem tego roku rusza budowa 15-kilometrowego odcinka z 21 przystankami w dzielnicy finansowej. Jest to bardzo prestiżowa dzielnica. Z tego, co mamy informacje, ma być to gotowe w 2020 roku na Expo 2020, które się będzie odbywało w Dubaju. I dalej przedstawiciele transportu w Dubaju oświadczyli, że na światowym szczycie rządowym, że w oparciu o Skyway planują stworzyć nowy rodzaj transportu publicznego, tak zwany Dubai Skyport. Jest to całkiem nowy rodzaj transportu oparty o nowe rozwiązania i technologie, w pełni zautomatyzowany. Ma to już objąć nie tylko jedną trasę, ale 1/4 miasta i Skyway będzie wielką częścią tego projektu. Zarząd Dróg Transportu Dubaju RTA, co wcześniej Państwo widzieliście tam na slajdzie, podpisał memorandum, że razem z Skyspot na świecie będą podejmowały takie działania w celu opracowania futurystycznych rozwiązań mających na celu pokonanie korków ulicznych w Dubaju poprzez Skyport, a wykorzystując tutaj technologię Skyway. Chodzi o to, że do 2025 roku, 2020 2030 są takie założenia, żeby w Dubaju z każdego odcinka miasta, czyli tu chodzi o rogatki miasta, do centrum dostać się w przeciągu 20 minut, niezależnie czy to będzie metro, skyway, autobusy czy kolej miejska. I takie założenia są podejmowane, żeby po prostu ten transport usprawnić. Ja muszę Państwu powiedzieć, że byłem w Dubaju w maju tego roku. Miasto jest zbudowane z wielkim rozmachem i to, co jest zaplanowane, to twierdzę z całym przekonaniem, że na pewno wykonają, bo Dubaj po prostu powala na kolana swoim rozmachem, technologią i takim zaangażowaniem w wszystkie nowe nowinki techniczne i transportowe, jakie są na świecie. A dowodem tego jest, widzicie tu Państwo, taka publikacja napisana przez Uniwersytet w Glasgow, że Dubaj należy do najmądrzejszych miast na świecie, wyprzedzając takie potęgi aglomeracyjne jak Los Angeles, Sztokholm, Tokio. Chodzi o to, że Dubaj ma przystosowane najlepiej prawo do tak zwanego wykorzystania techniki blockchainowej. No i tak decyzja należy do Ciebie, drogi przyjacielu, czy chcesz być częścią tego wszystkiego i czerpać zyski, gdzie w Dubaju będzie jeździć Skyway. To wszystko zaczęło się, drodzy Państwo, od targów Future City Show w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Byliśmy tam obecni w ubiegłym roku w terminie 9-11 kwietnia. Zaowocowało to tym, że podpisaliśmy kontrakt na budowę Centrum Innowacyjnego w Szardży.
To centrum to nie tylko ośrodek taki testowy, co mamy 400 metrów teraz budowane, ale również tam będzie się znajdował cały ośrodek, który będzie kierował i sterował całym ruchem transportowym na całym świecie. Natomiast w 2019 roku mieliśmy kolejny przyjazd na te targi i to zaowocowało kolejnym podpisaniem kontraktu, a mianowicie tym, że dzisiaj budujemy 15-kilometrowy odcinek w centrum Dubaju. Plany na rok 2020 są następujące, że będziemy budować linię Hyperloopa, to jest kolei ponad 1500 km na godzinę, ale to już się będzie odbywało za pośrednictwem Skywaya i RTA w stolicy Dubaju w Abu Dhabi. Do Skywaya dołączają kolejne kontynenty, także widzicie tu Państwo, że mamy już, podbijamy Afrykę, Kenię, Nigerię, tam nasz kolega i jeden z liderów, Franciszek Solar, który jest członkiem zarządu i prowadzi grupę ze Słowacji, Czech, Wietnamu i Nigerii, właśnie Kenii, bardzo mocno promują nasz projekt na tamtych rynkach. I to już owocuje tym, że mamy tam wybudowane dosyć poważne struktury naszych udziałowców, jak również wielkie zainteresowanie członków zarządów i krajów obecnych na terenie Afryki. Ale ja bym chciał tutaj dołożyć kilka słów, które powiedział pan Junicki nam na budowie w Szardzie, jak byliśmy. To jest taka myśl jego, że pomyślcie, gdzie byliśmy 4 lata temu, a jesteśmy dzisiaj. Weź mapę, zamknij oczy, połóż palec na mapie świata, a w dowolnym miejscu za kilka lat będzie tam jeździł Skyway. Proszę sobie tylko przypomnieć historię, że jeszcze 4 lata temu na terenie Białorusi dostaliśmy tereny po byłym poligonie czołgów i transporterów opancerzonych od prezydenta Łukaszenki. Nie było nic, w tej chwili są wybudowane linie, jest wybudowane 5 linii. Jest tam testowana nasza technologia, to proszę zobaczyć, w jakim to tempie wszystko przyspieszyło, więc słowa pana Junickiego są tutaj prorocze. I cóż, ty możesz tylko na tym wszystkim zyskać. Drodzy Państwo, Skyway to unikalna szansa na zostanie częścią projektu, który zmieni cały świat. I to są słowa nie bez kozery, bo możesz być tylko pasażerem, ale możesz być współwłaścicielem technologii, której wartość oszacowana jest przez niezależnych ekspertów na ponad 400 miliardów dolarów. I co nas wyróżnia w tym wszystkim? To, że każda osoba, która dołączy do tego projektu technologii transportowej, ma szansę na udział w wypracowanych zyskach firmy z globalnego rynku tej unikalnej, innowacyjnej technologii. Ale jak każda inwestycja, i ta również ta jest objęta ryzykiem, niemniej to ryzyko jest coraz mniejsze, bo mamy już podpisane kontrakty, budujemy linie testowe, budujemy ekotechnopark i to wszystko powoduje to, że to ryzyko jest coraz mniejsze. Ale ta możliwość tego dołączenia do tego ogromnego projektu jest jeszcze zaledwie w 13, 14 i 15 etapie, bo cały projekt składa się z 15 etapów, a zostały jeszcze zaledwie 3 etapy. Dopóki będą sprzedawane tak zwane akcje główne, bo to spowoduje to, że mamy wtedy udział w rynku globalnym i jakikolwiek w przyszłości będzie wybudowany projekt celowy, to my będziemy mieć z niego również udział. Także gorąco zachęcam do wzięcia udziału w naszym przedsięwzięciu. Dlaczego my jako udziałowcy mamy szansę zyskać tutaj dużo, nawet bardzo dużo? Bardzo powód jest banalny, drodzy Państwo. No, jeżeli firma rozwiązuje jakikolwiek problem na konkretnym rynku i jest w związku z tym zapotrzebowanie na jej usługę albo produkt, to ta firma ma jak najbardziej szansę na przetrwanie. Natomiast jeżeli taka firma rozwiązuje konkretny problem, to w skali globalnej, a Skyway rozwiązuje niewątpliwie to w skali globalnej problemy, jakie są wyzwaniem dla XXI wieku, no to najszybciej ma okazję na szybkie wzbogacenie się, a także oczywiście na wzbogacenie inwestorów, którzy zaufali i
zainwestowali w odpowiednim czasie. A mówię tutaj w tym przypadku konkretnie o nas. Teraz kilka takich informacji technicznych, żebyście spojrzeli Państwo, jak my wyglądamy w stosunku do naszej konkurencji w różnych aspektach zarówno budowy, jak i kosztów budowy, jak i eksploatacji i trwałości później tego całego przedsięwzięcia. Macie tutaj Państwo slajd, na którym jest pokazane porównywanie kosztów budowy. W tej chwili budowa kilometra drogi Skyway kształtuje się na poziomie między 5 a 7 milionów dolarów i my tutaj naszą konkurencję naprawdę prześcigamy w sposób absolutny. Nikt z nami nie ma na dzień dzisiejszy tutaj absolutnie w czym startować. Tak samo sytuacja wygląda w ilości przewożonych osób. Proszę sobie spojrzeć, ile możemy przewieźć osób w ciągu roku, godziny, miesiąca, dnia, nawet w sekundach policzonych. Tutaj mamy w ilości przewożonych pasażerów na godzinę i tutaj Skyway też nie ma wśród konkurencji w stosunku do swoich możliwości przewozowych. W szybkości ta sama sprawa. U nas pojazdy jeżdżą od 150 do 500 km na godzinę, zarówno osobowe, jak i towarowe. Tu mamy porównanie kosztów z budową metra. Proszę sobie zobaczyć, że koszt wybudowania metra to jest około 100 milionów dolarów, a naszego Skywaya w drugim poziomie, czyli na powietrznym, to jest zaledwie 5-7 milionów za kilometr. Okres eksploatacji, oni mają, okres eksploatacji, wróć, tutaj jest w granicach 40 lat, my mamy 100 lat eksploatacji na swoje wyroby. Natomiast zwrot inwestycji jest na poziomie 40 lat metra, a u nas już te zwroty są na poziomie 5-7 lat. Ja pamiętam wypowiedź naszego kolegi Andrzeja Pluty, jak był na, drodzy Państwo, na konferencji Skywaya pod Paryżem, gdzie zaproszeni goście, między innymi to byli przedstawiciele Mearstwa Paryża, i jak zobaczyli naszą technologię, koszty i koszty związane z jego eksploatacją, to doszli do wniosku, że remont metra paryskiego to się po prostu nie opłaca i to jest inwestycja, na którą trzeba wydać ogromne koszty, a tu budujemy nową technologię, która ma dużo większą żywotność i jej eksploatacja i spłata jest w zaledwie kilka lat. To samo dotyczy się też transportu takiego towarowego. Widzicie Państwo, że tutaj mamy takie typowe taśmociągi, to jest odcinek 5-10 km, natomiast nasze pojazdy towarowe mogą samoczynnie jechać na drogę nawet do 500 km. I takim projektem dosyć mocno jest w tej chwili zainteresowana Boliwia, z tego względu, że na terenie Puszczy Amazońskiej, gdzie mają tam bardzo duże składy kopalni mineralnych, ale problem polega na tym, że trzeba by było wyciąć bardzo duże areały Puszczy Amazońskiej, żeby się do tych złóż dostać. Natomiast Junicki, pan Junicki ze swoim grupą inżynierów skonstruowali taki projekt, że po prostu puszczą ten transport ponad drzewami, dlatego że u nas to jest stężenie na słupach co kilkaset metrów, i można taki projekt wykonać łącznie z projektem tak zwanym portowym, gdzie nie trzeba budować doków, tylko bezpośrednio będzie to transportowane na statki i takie kontenerowce na terenie mórz i oceanów. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani, proszę do mnie napisać na priv. Ja później taką informację odnośnie tych wszystkich porównań mogę wysłać i przekażę Państwu ten link. Także zapraszam później do napisania do mnie, jeżeli jesteście zainteresowani, interesują Was sprawy eksploatacyjne i kosztowe, jakie się przedstawiają w budowie Skywaya. Także cóż, zainwestuj w technologię transportową, nowej technologii. 50% światowego transportu usług
jest do zagospodarowania. My po rozmowach z panem Junickim jesteśmy przekonani, że 75% usług transportowych pochłonie technologia Skyway'a. I jak zwykle w tej części możecie być państwo udziałowcami tej technologii albo pasażerami, ewentualnie zainwestować niewielkie pieniądze, bo w Skyway'u można zainwestować od kilkunastu dolarów do kilkuset tysięcy, ale decyzja należy do Was. Przedstawię jeszcze tylko rodzaje transportu, także widzicie tutaj, moi drodzy Państwo, mamy nadwieszane i podwieszane, to są szybkościowe do 500 km na godzinę. Później mamy transport miejski 150 km i transport towarowy, który może być wykorzystany na naszych eskapadach, tych kratownicach, gdzie górą będzie sobie jechał transport miejski albo szybkościowy, a dołem będzie jechał transport towarowy. Także jesteśmy uniwersalni i nasze drogi są naprawdę do wykorzystania bardzo ekonomicznie. Jak to wszystko się zaczęło? Otóż cały projekt powstał w głowie, w umyśle pana Junickiego już w 1978 roku. On przechodził różne fazy do jego realizacji na dzień dzisiejszy, dlatego że ten projekt, jak nam opowiadał na jednym z festiwalu, upadał mu już kilka razy. Teraz jest siódmy raz, gdzie my w tej chwili jesteśmy uczestnikami i udziałowcami Skyway Capital i RSW, bo to są dwie firmy w jednej. Ale to się złożyło na to wiele, wiele się złożyło na to przyczyn, bo były na to też naciski polityczne, były finansowe i w 2014 roku pan Junicki spotkał się z ludźmi, którzy się zajęli finansami. Pan Junicki zajmuje się, jak on to mówił, sprawami konstrukcyjno-inżynieryjnymi. Niemniej on nad wszystkim ma tutaj dowództwo, jest właścicielem firmy i wszystkie oczywiście związane sprawy z finansowaniem i inwestycjami i etc. są oczywiście wszystko wykonywane za jego zgodą. W tej chwili jesteśmy na etapie 13, cały projekt jest budowany z 15 etapów. Niemniej etap 15 to już jest wdrożenie technologii i sprzedawanie jej na całym świecie jako usługa komercyjna. Powiem kilka słów teraz o Białorusi, o miejscu siedziby naszej firmy. Więc firma Skyway mieści się w stolicy Mińsku. Natomiast w Mińsku również są nasze zakłady produkcyjne, w którym produkujemy w tej chwili części podzespoły do Skypodów i całe nasze unibajki i pojazdy nasze. Natomiast technologia jest testowana w Marina Horce. To jest miejsce, w którym jest zorganizowany ekofestiwal. Ja tam byłem dwukrotnie w roku 2017 i 2018. Za kilka dni wybieram się z grupą moich partnerów po raz trzeci. Brałem również udział w konferencji międzynarodowej w Mińsku z grupą polskich liderów Skyway. No i w 2018 roku, tak jak widzicie tutaj Państwo na tych slajdach, na jednym jestem tu z panem Junickim i z naszym kolegą tutaj Henrykiem z Karpacza. Na dole natomiast jestem z taką grupą młodych ludzi, to byli wolontariusze, którzy na terenie ekotechnoparku, jak był festiwal w 2018 roku, pomagali uczestnikom w wejściu do unibusów i unibajków i na przejazd. Ja sobie zrobiłem takie zdjęcie tutaj z polską flagą, bo było nas wtedy około 7 tysięcy osób. Podejrzewam i mam nadzieję, że w tym roku będzie nas jeszcze więcej z całego świata. Dlatego gorąco zachęcam wszystkie osoby, które jeszcze nie były na Białorusi, na ekofestiwalu i na konferencji. Są jeszcze bilety do kupienia, żebyście jechali, bo wtedy wasze przekonanie do tego, czym jest Skyway, po prostu uwidocznił u was wiarę niezachwianą. Ja jestem bardzo przekonany do tego projektu. Widziałem, jeździłem i dotknąłem, jak tego mówi się tak osobiście. Chciałem tu Państwu puścić film z mojego przejazdu unibusem. Niestety ten program nie odtwarza tego. Także jeżeli będą osoby zainteresowane i by chciały zobaczyć, zapraszam do mnie później na priv. Mogę ten filmik wysłać.
Byłem również i to jest dowód na to, że jesteśmy prężną grupą i promujemy projekt na świecie, z grupą polskich liderów na targach w Berlinie, na konferencji w Wieliczce. Tutaj macie Państwo zdjęcie, na którym przedstawiona jest grupa liderów Skyway'a, którzy promują ten projekt. I tak kursorem pokażę, tutaj w środku jest pan Masłow, to jest członek zarządu, prawnik, osoba, która jest odpowiedzialna za dostosowywanie wszystkich przepisów Skyway'a do prawa międzynarodowego danego kraju. Więc ma bardzo dużo pracy, bo tych projektów i umów, które mamy wstępnie podpisane i kontrakty, które mamy podpisane na budowę Skyway, jest bardzo dużo pracy, ma ogrom. Do niego również możecie się kontaktować, z nim możecie się również kontaktować z zapytaniami, bo on prowadzi taki cykliczny program raz w tygodniu, że jeżeli macie pytanie odnośnie kiedy będzie sprzedaż, jaka będzie udział naszych dywidend, jak wygląda przekazywanie udziałów, dzielenie, to wszystko proszę wtedy kierować do pana Masłowa. Bo to jest osoba najbardziej odpowiedzialna, kompetentna i on z ramienia zarządu zajmuje się tymi sprawami. Następnie w środku mamy tutaj naszą koleżankę Justynę Dubel, przepraszam, która promuje również Skyway, prowadzi webinary, jest osobą mocno zaangażowaną i naszą grupę osób, którą my jeździmy ze Skywayem już po Europie, po świecie. I tam promujemy nasz projekt. Osoba znana wielu osobom, Andrzej Pluta, który jest liderem, który był jedną z pierwszych osób, która promowała Skyway'a w Polsce, który w tej chwili mocno promuje nasz projekt na rynkach wschodnich. Mam tu na myśli rynki dalekowschodnie, czyli Japonia, Korea, Indonezja, Wietnam. I Indie i tam Andrzej razem z drugim naszym kolegą, partnerem Tomkiem Żarneckim pracują nad tym, żeby ten projekt zyskiwał jak najwięcej zwolenników i inwestorów. Następnie przedstawię tutaj mojego sponsora, osobę, której jestem niezmiennie wdzięczna, że mi pokazała Skyway'a, to pan Mariusz Duczmański. Razem jesteśmy z miasta Konina. Andrzej od 2 lat się wyprowadził do Krynicy Górskiej. Niemniej jesteśmy w stałym kontakcie, bo budujemy razem naszą strukturę. No i mój kolega sympatyczny, który jest w tej chwili z nami tutaj na webinarze, Krzysztof Dawidiuk, który ze mną razem buduje naszą strukturę i z którym razem jeżdżę na wszystkie eventy, szkolenia i razem budujemy naszą grupę naszych wspólnych inwestorów. Proszę Państwa, żeby nie było tak, że jest tylko wszystko pięknie i ładnie, to muszę wrócić tutaj do historii z ubiegłego roku. Mianowicie przed Ekofestiwalem w 2018 roku pan Masłow, właśnie prawnik, zadał pytanie panu Junickiemu, szefie, jakie są perspektywy, co będziemy robić w najbliższym czasie. Rozmowa ta miała miejsce na przełomie maja i czerwca. W sierpniu natomiast był Ekofestiwal i Junicki odpowiedział mu w ten sposób, że najpierw potrzebujemy dzięki, 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 inaczej pieniądze, 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 ale po chwili zastanowienia rzekł tak, nie, pieniądze już mamy, teraz potrzebujemy mieć wykształconą kadrę, bo projekty wchodzą, mamy finansowania, mamy zamówienia, natomiast czego nam najbardziej brakuje, to wykształconej, lojalnej i zaangażowanej kadry pracowniczej. I tak się stało. Był też taki czas, że pewnych ludzi w firmie się wymieniło. Zostali ludzie, którzy nie tylko są pracownikami, niektórzy, którzy wykonują swoją pracę zawodową, ale też czują ducha i są głęboko zaangażowani w ideę i propagowanie Skyway'a, czyli to, że to jest firma ekologiczna, nastawiona na ochronę środowiska, przyszłość dla wszystkich ludzi. I takie osoby w tej chwili pracują w Skyway'u, w naszych zakładach produkcyjnych, w biurach projektowych. Jest już zaangażowane blisko 800 osób w biurach projektowych, konstrukcyjnych. Natomiast ta sama dewiza dotyczy osób, które zajmują się promowaniem i reklamą Skyway'a na świecie.
Dlatego zarząd grupy Skyway Capital w porozumieniu oczywiście z panem Junickim zorganizował taki 8-miesięczny kurs szkoleniowy, trening dla ponad 100 osób z 18 krajów, którego celem było integracja, podniesienie umiejętności sprzedaży, budowania struktur, pozyskiwania partnerów i inwestorów biznesowych. Ten trening zakończył się 10 maja 2019 roku w Dubaju, gdzie każda osoba, która ukończyła, otrzymała dyplom i status ambasadora Skyway Capital. Z Polski taki trening ukończyło 8 osób. Między innymi widzicie Państwo mój dyplom. Ja, był to jeszcze nasza dyrektor generalna pani Natalia Fujtak, Mariusz Doczmański, Tomasz Wajda, Tomasz Żarnecki, Krzysztof Dawidiuk i Grzegorz Chudnik. I my na dzień dzisiejszy jesteśmy osobami, które mocno pracują i propagują ideologię Skyway'a na terenie Polski i międzynarodowej. No ale cóż, w jaki sposób my jako inwestorzy możemy czerpać korzyści z tego projektu? Cały projekt to jest, proszę Państwa, 400 miliardów akcji, których wyprodukował Skyway dla stworzenia całej ideologii firmy. Z tym, że podział jest następujący: 280 miliardów to jest własność firmy, 120 mają ją tacy inwestorzy prywatni jak my. Pan Junicki powiedział bardzo znaczącą informację w roku 2018 na Ekofestiwalu, że on nie dodrukuje akcji. I wierzcie mi Państwo, że to jest informacja bardzo ważna, wprost powiem sztandarowa, bo dał tutaj za przykład Facebooka, gdzie ludzie zainwestowali potężne pieniądze, kupili akcje. Jak się akcje skończyły, to właściciel dodrukował i jednocześnie to, co miało być takim pięknym zyskiem, no niestety trochę spadło wśród tych udziałowców. Natomiast tu wyszła oficjalna informacja, to jest zapisane, że dodruku nie będzie. Te osoby, które zainwestują w projekt podstawowy, czyli ten, który mamy na dzień dzisiejszy, tak zwany projekt globalny, uda im się kupić akcje, czy udziały, jak chcecie to sobie to nazywać, to te osoby będą później mogły korzystać z tego w sposób taki, że będą pobierały swoje dochody z globalnego rynku. Ja osobiście jestem wdzięczny panu Junickiemu za to, że mogłem być inwestorem w tak ogromnym przedsięwzięciu i życzę tego każdemu z Państwa, którzy tutaj są, ci, co jeszcze nie są, dlatego że Junicki mógł po prostu to podpisać, te umowy z takimi gigantami finansowymi i niewiele byśmy już wtedy mogli my uzyskać, bo po prostu podejrzewam, by nie było nas na to stać. Dlatego inwestorzy, którzy uwierzyli w ten projekt, finansujemy go w tej chwili w systemie crowdfundingu od 2013 roku, ale o tym szerzej powiem za chwilę. Wiele osób wsparło ten projekt, to nie jest najnowszy slajd. Mamy naprawdę inwestorów, którzy płacą po $1 000 000. Takie osoby są też również w Ekotechnoparku, uwiecznione w takich statuetkach, mają swoje postacie odlane w brązie w skali 1 do 1. To finansuje osobiście pan Junicki. Osób, które po prostu uwierzyły w projekt, zaangażowały ogromne środki i między innymi taką osobą, która zaangażowała, tutaj macie kilka osób, które się zaangażowały bardzo mocno. Ale ja bym chciał powiedzieć tutaj o jednej osobie, to jest pan Rod Hook, to jest były minister transportu południowego i infrastruktury Australii, który bardzo szeroko promuje i propaguje projekt Skyway'a na rynku australijskim, w Nowej Zelandii i na terenach Indonezji i tych mórz tam pacyficznych. I to są osoby, które zawierzyły w projekt, gdzie był jeszcze na etapie deski kreślarskiej, można powiedzieć. Jest też taka
wybudowane w ekotechnoparku muzeum. Ono się mieści w przystanku. Jest tam pokazana cała droga, jaką pan Junicki przeszedł. Drodzy Państwo, bardzo warto to zobaczyć z tego względu, że po prostu widzimy, jak ta technologia przez te ponad 30, prawie 40 lat się rozwijała, gdzie w bardzo prymitywnych narzędzi, bo to była deska kreślarska plus tam ołówki, jakieś cyrkle, linijki, sam to widziałem na własne oczy. Widzimy, jak poprzez tą fazę rozwoju tych 30 paru lat wszystko to nabrało realnego kształtu, jaki mamy dzisiaj. Natomiast taką ciekawostką jest również fakt, że wszyscy inwestorzy, którzy zainwestowali do 30 kwietnia 2017 roku, mają swoje miejsce jako osoby, które się szczególnie tam zasłużyły dla projektu, bo to było jeszcze przed ekotechnoparkiem, przed festiwalem i są z imienia i nazwiska wymienione, napisane na suficie. Ten sufit to wygląda, to, drodzy Państwo, tak jak taka konstelacja gwiazd i takie było założenie tego pana Junickiego i konstruktora i ja mam ten zaszczyt, że znalazło się moje nazwisko dla moich potomnych, gdzie mogą obejrzeć to za kilka czy kilkadziesiąt lat, że taki człowiek jak Janusz Tomczak, dziadek, pradziadek, mam nadzieję, że się jeszcze tych wnuków dochowam w najbliższym czasie, był jednym z inwestorów i propagatorów technologii Skyway na świecie. Byłem tam w ubiegłym roku, proszę Państwa, z moim synem 19-letnim, który wszedł wtedy ze mną do tego muzeum. Jak zobaczył tą całą drogę, którą przeszedł pan Junicki, to stwierdził takie zdanie, że tato, to aż dziw, że Amerykanie tego nie wymyślili. A ja mówię, synek, to się ciesz, bo gdyby Amerykanie wymyślili, to byśmy dzisiaj nie byli tutaj inwestorami. Jest to zdaniem, którym ja kończę swoje prezentacje, taką puentę, proszę Państwa, miejskie prezentacje i ono oddaje wszystko, bo to jest, proszę Państwa, człowiek, który ma dopiero 19 lat, nie jest skażony żadnym biznesem, żadną pracą i jak zobaczył to, przejechał się tym, bo mieliśmy też możliwość jeżdżenia w ubiegłym roku na festiwalu Ekotechnoparku pojazdami Skywaya, to po powrocie zaraz sobie dokupił kolejny pakiet. Więc już w tym temacie więcej nie muszę nic mówić. Widzicie, jakie było jego odczucie. Kilka słów na temat giełdy wewnętrznej, bo o niej krążyły duże mity, dużo takich nieprawdziwych informacji, więc to już nastąpiło, drodzy Państwo. Miało to swoją premierę na początku tego roku. Wyglądało to następująco, że grupa najstarszych udziałowców, około 5000 osób, którzy zainwestowali w roku 2014 i 2015, miała możliwość wymiany swoich udziałów konkretnie na pieniądze. Był to bardzo dobry współczynnik, dlatego że oni mieli wymianę na poziomie takiego, jak jesteśmy teraz na 13 etapie. Ja mam informację, że osoby, które kupiły wtedy za chyba 3000 dolarów swoje udziały, sprzedawały je na poziomie 30 tysięcy. Jak zainwestował 5 tysięcy, to 50, więc wtedy to było za niewielkie pieniądze, nie, za duże pieniądze, bo przepraszam, bo tu nie chcę nikogo urazić, za taki wkład, jak mieli na poziomie 3-5 tysięcy, kupowali bardzo dużo udziałów, dlatego że było dosyć wysokie dyskonto. I oni po prostu zawierzyli w ten projekt i mieli tą możliwość skorzystania z tej oferty. Jedni skorzystali, drudzy nie, bo czekają, aż po prostu nasze udziały, akcje osiągną dużo, dużo wyższą cenę za sztukę. Drugą fazą było natomiast wymiana naszych udziałów na tokeny. Miała to okazję zrobić następna grupa inwestorów. To była kolejna grupa, około 50 tysięcy udziałowców. Ja muszę Państwu powiedzieć, że skorzystałem z tej oferty. Razem z żoną wymieniliśmy swoje udziały na tokeny. Mamy w tej chwili po ilości około, ona ma 2000, ja mam 2000 tokenów.
Dlatego, że po prostu my dalej będziemy inwestować w projekty Skyway'a i tokeny służą do tego, aby po prostu inwestować w projekty celowe. Ale tutaj decyzja należała do każdej osoby indywidualnie. Niemniej była taka możliwość i z tego co wiem, to jeszcze przez chyba do końca 13 etapu taka możliwość istnieje. Tokeny, tak jak mówiłem wcześniej, była możliwość wymiany. Tokeny już mamy, weszliśmy 1 lipca na giełdę. Wszystkie informacje mają osoby, które wymieniły w biurach osobistych Skyway'a Capital. Natomiast można się zarejestrować, pobrać na własny portfel, ale będą one, drodzy Państwo, zamrożone do lipca 2020 roku. Aby ustabilizować sytuację i żeby wszyscy inwestorzy, którzy wymienili akcje na tokeny, mieli czas na pełne zweryfikowanie swoich kont. Jest to decyzja, którą podjął zarząd, żeby nie było tutaj jakichś spekulacji. Dlatego mamy rok na uspokojenie emocji. Te osoby, które myślą, że zaraz tokeny podskoczą, Bóg wie do jakiej ceny. No ale tokeny to przede wszystkim mają inną rolę. Tokeny to są do tego, proszę Państwa, aby inwestować w projekty adresowe, które będą sprzedawane, kupowane za pomocą tokenów. I w praktyce wartość tokenów będzie wzrastała poprzez to, że będzie ich zapotrzebowanie. Na tych projektów adresowych jest naprawdę podpisana bardzo duża ilość i one będą finansowane za pomocą tokenów, gdzie jest to kolejna taka finansowa możliwość inwestowania. Natomiast tokeny przez to, że będzie ich zapotrzebowanie, ich wartość będzie rosła, będzie je można później wymieniać na pieniądze fiduciarne, na dolary, jeny, funty, euro, na co będziecie Państwo sobie chcieli, albo sobie reinwestować w kolejne projekty adresowe, bo my jako udziałowcy w projekcie globalnym będziemy mieć zawsze możliwość inwestowania w 20% w każdy projekt adresowy na świecie, jaki tylko powstanie. Giełda zewnętrzna. Pan Junicki w Szardży przekazał nam taką informację, że najwcześniej na giełdę zewnętrzną wejdziemy w roku 2021-2022. Z tego względu, że my na dzień dzisiejszy mamy sposób finansowania i zapewnione finansowanie ze sprzedaży udziałów i podpisanych kontraktów. Natomiast, aby uzyskać cenę 1 dolara, gdzie mamy to zapisane w dokumentach, gdzie zaraz to Państwu pokażę, to musimy spełnić odpowiednie i określone warunki. No przede wszystkim muszą być ukończone wszystkie etapy sprzedaży w RSW i Skyway Capital, zrobiona pełna certyfikacja na nasze pojazdy i linie transportowe, a także wybudowane, eksploatowane przynajmniej kilka linii komercyjnych. Niemniej na obecnym etapie wartość zakupu to około 2 do 4 centów. I proszę sobie wyobrazić, że od momentu pierwszej emisji wzrost wartości naszych udziałów wzrósł już ponad 800 razy. I teraz, moi drodzy Państwo, każdy etap wiąże się z tym, że mamy obniżone tak zwane dyskonto. Czyli po prostu mamy mniejszy wkład naszych środków na dolara. I tak każda zmiana dyskonta, w tej chwili mamy 13 etap, trzeci podetap, wiąże się z tym, że ta wartość jest obniżana o średnio 30 do 50% w każdym etapie, aż do etapu 15, gdzie wartość udziału będzie miała nominalną wartość 1 dolara. Jak wcześniej wspominałem, to, że jesteśmy udziałowcami firmy w projekcie globalnym, daje nam to bardzo duże możliwości przyszłych zarobków i naprawdę otrzymania poważnych pieniędzy z dywidendy. Dlaczego? Ponieważ 20%, które firma wypracuje z każdego projektu, jest przeznaczone, moi drodzy Państwo, na wypłatę dywidendów. I tak dla przykładu, jeżeli firma wypracuje netto 1 miliard dolarów w danym roku,
to 20% z tego, to jest około 200 milionów, to będzie to przeznaczone i wypłacone na dywidendy dla swoich udziałowców w podziale takiej, ile kto ma udziałów. Będzie to wypłacane raz w roku. Natomiast taką informacją kluczową jest to, że te dywidendy, proszę Państwa, i te nasze akcje będą dziedziczone. Także jedni trzymają to jako inwestycje, trzeci jako emeryturę. Jeszcze inne osoby podchodzą do tego to, że po prostu zapewnią sobie byt sobie i swoim po prostu następnym pokoleniu. Wcześniej Państwu mówiłem, że poznałem Franciszka Solara, to jest lider grupy czeskiej, słowackiej, z Wietnamu, z Nigerii, z Kenii, który miał prezentację w Londynie jakieś pół roku temu i poznał tam, taką ciekawostkę Państwu powiem, prawnuka jednego z inżynierów, którzy zaprojektowali i budowali metro w Londynie. I ten młody człowiek, bo 20-paroletni, jest osobą, która tylko i wyłącznie zajmuje się takimi projektami startupowymi, nowymi technologiami, dlatego, że jego dziadek oprócz tego, pradziadek wróci, oprócz tego, że był konstruktorem i budowniczym tego metra, to dodatkowo został jego inwestorem i on do dzisiaj pobiera dywidendę. Także widzicie Państwo, ponad już 100 lat, bo to miało miejsce w 1905 roku, jak pradziadek zainwestował, a jego prawnuki jeszcze do dzisiaj korzystają i następne pokolenia z tego jego dzieła i podjętej decyzji w odpowiednim czasie. Bardzo istotną informacją jest również to, że każda osoba, która będzie chciała sprzedać swoje udziały na giełdzie, musi najpierw odebrać dywidendę. Jest to zapisane w memorandum, dlatego że firma chce mieć porządek, a również dlatego, że być może, że jak odbierze pierwszą dywidendę, to się zastanowi, czy te udziały sprzedawać. Jest to bardzo mądra i taka ważna decyzja, która będzie kształtowała się o naszej przyszłości. Polecam przeczytać tutaj memorandum i inne materiały, dlatego że tam jest wiele informacji takich dosyć istotnych, które będą miały kolosalny wpływ na nasze decyzje w przyszłości. No między innymi jedną z takich zapisów jest to, że Skyway chce w pierwszej kolejności odkupić od nas nasze udziały. Nawet gdy one będą już na giełdzie, przykładowo będzie to cena powiedzmy dolara, czy dwóch, czy trzech, to najpierw dostaniemy taką informację z firmy, że oni, jeżeli my chcemy sprzedać, chętnie od nas odkupią, z tego względu, że wiedzą, jaka jest wartość i wiedzą, jak w przyszłości po prostu będzie się kształtowały ceny naszych akcji. A to dodatkowo świadczy o tym, że Skyway bardzo poważnie myśli o swojej przyszłości i o tym, żeby utrzymać jak największy pakiet akcji w swoim portfelu. Tutaj macie Państwo jeden z tych z dokumentów, w którym jest zapisane, że nominalna wartość naszych akcji będzie na poziomie 1 dolara. Dzisiaj jest to 2 do 4 centy za akcję, więc widzicie sami, jak możemy tutaj na tym wszystkim w niedalekiej przyszłości zarobić. Nie lubię tego słowa przebicie, ale widzicie, jakie tutaj może być naprawdę przebicie naszego wkładu, który jest dzisiaj kilkucentowy w stosunku do dolara, dwóch, trzech, pięciu. A są prognozy, że nawet 50 funtów ma kosztować akcja Skyway. Ale to jest oczywiście wszystko w przyszłości, od tego jak się będziemy rozwijać, jak będziemy budować linie komercyjne i jak będzie nam sprzyjała koniunktura na świecie. Chciałbym kilka słów powiedzieć o ryzyku, minimalizacja ryzyka. Ja kiedy wchodziłem do projektu w 2016 roku, ryzyko było duże, bo jedyne co widziałem to filmik w internecie, parę slajdów. Natomiast ja uważam, że Skyway ma jedno odniesienie. Albo go ktoś pokocha, albo go znienawidzi. To jest moje osobiste zdanie. Mnie ten projekt powalił na kolanach. Osobę, którą wcześniej Wam przedstawiałem, Mariusza Duczmańskiego, jak mi pokazał,
Możecie mi Państwo wierzyć lub nie, ja 3 dni po prostu nie spałem. Zakochałem się w nim miłością czystą i wiem, że to jest po prostu biznes, który będę robił całe życie. A dowodem tego jest to, że w 2017 roku pojechałem na Ekofestiwal, który miał miejsce 30 czerwca. Ja wtedy obchodziłem swoje 50. urodziny. I zamiast, jak to mówią, balować i cieszyć się z pięknej imprezy, proszę Państwa, pojechałem sprawdzić, bo sam już miałem wykupioną tam pokaźny portfel akcji, natomiast też zaprosiłem do tego biznesu kilka osób i chciałem po prostu sprawdzić, czy to jest prawdą. To, co zobaczyłem, tylko mnie potwierdziło. Dzisiaj promuję i pracuję ze Skyway Capital z grupą swoich partnerów biznesowych. Promujemy ten projekt w Polsce i na świecie. Pracuję razem z naszą dyrektor regionalną Natalią Fujtak i należę do grupy liderów, ambasadorów Grupa Polska Skyway Capital Team.pl. Także moje zaangażowanie jest bardzo duże. Wiem, co znaczy Skyway i po prostu widzę drogę, którą wytycza firma i w której po prostu my będziemy naprawdę cieszyć się długim, fajnym życiem ze Skywayem, a jednocześnie wiem, że z tą firmą możemy budować swój własny biznes na długie, długie lata, bo w tej chwili, drodzy Państwo, mamy dopiero wybudowany fundament, a gdzie nam jeszcze do drapacza chmur? Podsumowanie, konkluzje. To są słowa pana Junickiego, które powiedział na konferencji Skywaya w ubiegłym roku, w 2018 roku w Mińsku. Że to dzięki inwestorom z całego kraju, świata, a przede wszystkim dużej grupie Skyway Capital, jesteśmy na takim etapie rozwoju, a nie innym. Ponieważ nasi inwestorzy otworzyli nowe rynki i perspektywy inwestowania na całym świecie. I to jest niezmiernie istotna informacja, bo to finansowanie pozwoliło nie tylko stworzyć nam transport strunowy, ale również uruchomiło wiele takich projektów, które są dodatkowo zrobione w Skywayu. A mianowicie mamy drony, proszę Państwa, które są jedyne na świecie, które mają udźwig 500 km i zasięg 1500 km i udźwig 1,5 tony. Mamy samochód dla niepełnosprawnych osób stworzony całkowicie w naszej firmie. Mamy również most strunowy, który jest bardzo tani w budowie i szybki, który będzie służył jako przejście dla pieszych. I to są rzeczy, które dzięki finansowaniu i zdobyciu inwestorów na całym świecie ruszyliśmy tak do przodu. A wielką zasługą tego jest, proszę Państwa, nasz system finansowania, czyli system crowdfundingu. Szerzej nam na ten temat powiedzieli na szkoleniu w Antwerpii, którym byłem w lutym tego roku w Belgii. I tam dyrektor finansowy wyjaśnił nam bardzo ważną taką kwestię, a mianowicie, że przez to, że my mamy finansowanie społecznościowe, to proszę Państwa, firma nie ma dolara długu. To jest informacja, która jest warta wszystkie pieniądze. Dlatego, że jeżeli byśmy popadli w pułapkę kredytową i związaną z finansowaniem jakimś dłużnym, to ten nasz rozwój w pewnym momencie byłby zatrzymany albo ktoś by chciał przejąć firmę. Natomiast to powoduje to, że my mamy niezależność, a to jest wartość bezcenna. Dlatego, co tu powiedzieć? No, proszę dołączać do tej wspaniałej rodziny Skyway Capital i propagować nasze hasło Buduj Skyway, chroń planetę. Inwestycja. Inwestycja, proszę Państwa, to jest możliwość od kilkunastu dolarów do kilkuset tysięcy. Obecnie jesteśmy na 13 etapie i 3 podetapie do końcowego 15 etapu, gdzie wartość nominalna jednego udziału będzie miała wartość 1 dolara, tak jak mówiłem wcześniej. Możemy zakupić sobie pakiety udziału zarówno w gotówce, jak i na raty. O tych ratach chciałbym Państwu powiedzieć za chwilę trochę więcej. I możemy naprawdę inwestować od niewielu pieniędzy, albo w ogóle nie zaczynając od pieniędzy, bo możemy współpracować z firmą na zasadzie
polecenia i propagowania, i o tym powiem też kilka słów za chwilę. Przedstawię teraz ofertę taką handlową, czyli możliwość zakupu udziałów, zostania inwestorem. Mamy oferty specjalne, tu mamy tak zwany pakiet InnoTrans. Jest on zrobiony, powstał on 2 lata temu na targi branżowej InnoTrans, które odbywają się cyklicznie co 2 lata w Berlinie. Byliśmy tam w 2016 roku, gdzie pokazaliśmy naszego Unibajka i Unibusa. Natomiast w roku 2018 powaliliśmy na kolana konkurencję, bo zaprezentowany był nasz Unilot, nasz pojazd 500 km na godzinę, który po prostu jest cudem techniki i osiągnięciem naprawdę wielkim myśli inżynierskiej Skyway'a. Jest to tak zwana pakiet dla inwestorów dynamicznych. Chodzi o to, że przykładowo w 13 etapie zakupujemy taki pakiet za 1000 dolarów. To są wpłaty gotówkowe. Z każdym następnym zakupem mamy wzrost naszych udziałów o kilka tysięcy udziałów, jak również w dyskoncie. I on się zaczyna od 35 tysięcy udziałów za 1000 dolarów. Następny zakup za 1000 dolarów to 42 i trzeci za 50 tysięcy. Niestety tu się uciął mi slajd. Później następny gotówkowy to jest szybki start. To jest pakiet, który się kupuje dzień po dniu za 600 dolarów, czyli w jednym dniu 300, w następnym 300. Mamy również pakiety dla naszych milusińskich. Tutaj dużym zainteresowaniem cieszą one się u naszych rodziców, dziadków, którzy myślą o przyszłości swoich dzieci. Można je zakupować w systemach ratalnych. Jest to bardzo wygodna forma, która w przyszłości zbuduje niezależność finansową w naszych pociech. Są również pakiety, które życzę Państwu, żebyście sami zakupili albo żebyście znaleźli takich inwestorów. Dla takich, tak jak to mówią nasi liderzy, krupnych inwestorów, takich grubych, od 25 tysięcy do 150 tysięcy. Można je kupywać w nieograniczonej ilości. To są pakiety gotówkowe do kupienia w naszych biurach własnych Skyway'a. Mamy również pakiety inwestycyjne duże z możliwością spłaty w ratach. Tu jest troszeczkę mniej tych udziałów, ale możliwość płacenia sobie w równych ratach przez 10 miesięcy bez żadnego oprocentowania. Zaletą tego jest to, że jeżeli kupimy w danym etapie, to mamy utrzymane taką wartość i dyskonto do końca spłaty naszych pakietów. Ja sam znam osoby, które płacą sobie pakiety po 5000 dolarów miesięcznie, czyli 500 dolarów miesięcznie, wróć pakiet 5000 dolarów, bo po prostu nie chciały wydać jednorazowo ponad 20 tysięcy, a tak sobie po 2000 spokojnie płacą i niebawem zakończą swoje inwestycje i myślą o następnym zakupie. Mamy również takie pakiety inwestycyjne z możliwością spłaty, takie najbardziej popularne, od 250 dolarów do 2000. I tu bym się chwilę chciał zatrzymać, Państwu powiedzieć kilka słów na ten temat. Ja przekażę Państwu mój sposób propagowania i zakupowania udziałów Skyway'a dla inwestorów. Uważam i przekazuję im taką informację, że jak możesz kupić, to kup duży i mały, żebyście Państwo mnie zrozumieli, bo dla kogoś 250 może być duży, ale przyjmujemy, że te za 250-500 dolarów to są pakiety takie najmniejsze, natomiast od 1000 do 150 tysięcy to są już pakiety duże. Zakładamy teraz, że przychodzi czas, że mamy sprzedaż, proszę Państwa, udziałów na poziomie 1 dolara. Kupiliśmy sobie na przykład taki pakiet za 250 dolarów i również do niego na przykład za 2, czy za 5, czy za 1000. I co się okazuje? Uważamy, że zainwestowaliśmy, przyszedł czas, żeby nam się inwestycja zwróciła. Sprzedajemy ten pakiet przykładowo za 250 dolarów, mamy 6250 dolarów zwrotu. Kupiliśmy sobie dodatkowo pakiet za 2000, czyli razem wydaliśmy 2250 dolarów, odejmujemy z tego, mamy 4000 dolarów zysku, zapłacimy oczywiście z tego podatek
I reszta pieniędzy, która nam zostanie, mamy po prostu do swojej dyspozycji, na swoje tam potrzeby. Natomiast tutaj mamy możliwość przetrzymania tego, aż udziały nasze wzrosną na wyższą kwotę, możliwość pobierania dywidendy. Ewentualnie trzymamy sobie jako to zabezpieczenie naszej przyszłej emerytury czy naszych jesieni życia. U mnie 99% wszystkich partnerów biznesowych, którzy są, poszli za tym przykładem i naprawdę uważają, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, bo sprzedając, jeżeli ktoś będzie oczywiście miał taką ochotę, jakiś mały pakiet, zachowuje pakiet wysoki, który za kilka lat nabierze na bardzo dużej wartości i będzie można sobie później nim dysponować według własnych potrzeb i zarządzać nim jak się chce. Są też również pakiety takie dla partnerów, bo jeżeli my pracujemy, proszę Państwa, i promujemy projekt, to nie żadna piramida, broń Boże, tylko po prostu taki mamy styl pracy, że na zasadzie poleceń mówimy o tym projekcie i tutaj każda osoba, która poleci, dostanie tam z pierwszej, z drugiej, z trzeciej linii, zależy jaką ma pozycję w nomenklaturze firmy, dotrzymuje oczywiście procent z tego. Może sobie zbierać pomału te pieniądze i z takiego konta bonusowego również zakupić sobie jakiś tam pakiet swój dla własnych swoich potrzeb. Ja bym chciał jeszcze kilka słów powiedzieć na temat programu partnerskiego. W firmie się rejestrujemy za darmo, nie musimy nic kupować, możemy po prostu pracować, promować projekt i po prostu z osób, które za naszym poleceniem kupią pakiet sobie udziałów, dostaniemy jakąś tam określoną kwotę i z niej później uzbierać i tak zacząć budowanie własnego portfela. Wszystko to znajdziecie Państwo w naszym biurze, w zakładce dla partnerów, jest tam cały plan wynagrodzeń, także zachęcam gorąco osoby, które chcą zobaczyć, jak to wygląda i zapoznać się. Jeżeli macie jakieś Państwo pytanie, zapraszam również do mnie na privie, jestem gotów każdemu wytłumaczyć i pokierować, jak się to wszystko robi. Ja dziękuję bardzo za uwagę, zapraszam do pytań, przepraszam, że mam czat wyłączony. Jest to po prostu z mojej winy, coś nacisnąłem, nie mogę tego otworzyć. Niemniej, jeżeli macie Państwo pytanie, macie tutaj do mnie kontakt na priv, macie na WhatsAppa, na maila, na Skype'a. Zapraszam, jestem w stanie wyjaśnić wiele spraw, natomiast jeżeli chodzi o sprawy związane z finansami, z rozdziałem akcji, etc., to proszę te pytania kierować do pana Masłowa, gdzie w każdy wtorek są pytania i odpowiedzi. Te pytania możecie przesłać do mnie, my później tak grupowo prześlemy do pana Masłowa i przetłumaczymy pytania, na które dostaniecie później odpowiedzi. Dziękuję serdecznie za uwagę i życzę wszystkim pięknego, wspaniałego wieczoru.